Hejka kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmiku i dzisiaj postanowiłam nagrać Wam test na żywo podkładu, który już raz użyłam i który jest nowością u mnie, a mianowicie jest to Revolution Pro Foundation Drops. Mój jest w odcieniu F3, czyli jest to odcień do jasnej skóry z różowym podtonem. Pojemność jego 18 ml, więc wcale nie ma tego dużo. Pomyślałam, że zanim przejdziemy do całości, to przeczytam Wam jeszcze opis produktu, który znalazłam na Wizażu. A mianowicie producent mówi: stwórz jedwabistą oddychającą bazę dzięki podkładowi Drops Foundation. W 18 odcieniach prawdziwej skóry ta ultra lekka formuła na bazie wody tworzy niewykrywalne wykończenie na wszystkich odcieniach skóry. Cena jego w Polsce to 45 zł. Właściwości ujednolicające, kryjące, rozświetlające, krycie średnie, opakowanie w buteleczce. Na Wizażu ma on na 5 gwiazdek 3,8, czyli średnia taka ocena. I tutaj ludzie piszą na przykład: całkiem dobry, wygląda pięknie, ale nie bez wad. Od miłości do nienawiści, nie dla mnie, całkiem niezły, wysusza i nie jest trwały, średniak, totalna porażka, dla mnie super, dobry tak po prostu, średniak, ok, bardzo dobry, ale nie dla cery tłustej i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jak mówiłam, buteleczka jest, no malutka jest, trzeba przyznać. Nie będzie to najwydajniejszy podkład, to Wam od razu powiem teraz. On ma w sobie pipetkę, czyli na przykład tak samo jak podkład mój ulubiony z Becky. No i tą pipetką się to nabiera. Ja zawsze jeszcze wolę wstrząsnąć tą buteleczką, dlatego że no różnie to bywa. Będę to nakładać gąbeczką z Vibo. Na twarzy mam krem nawilżający chyba z Oilan i dodatkowo MAC Strobe jako taką, można powiedzieć, bazę Strobe Cream, ten o. Także co, to mi już wszystko ładnie wchłonęło się w skórę, przybliżam Was, nałożymy i powiem Wam potem moje odczucia. Jak widzicie, podkład nałożony. Ja wzięłam teraz aparat do rąk, żebyście mogli jeszcze bardziej z bliska, hopla, zobaczyć, momencik, o, jak to się prezentuje. Mogliście zobaczyć, że ja go dość dużo nałożyłam. Można powiedzieć, taką jedną pipetkę, oczywiście nie całą, bo podkład nie nabiera jej całej, ale tyle, ile znajdowało się w jednej pipetce, ponieważ za pierwszym razem musiałam dokładać, bo nie do końca byłam zadowolona, jak to wyglądało. Jego się da stopniować i owszem, jest bardzo lekki, ledwo naprawdę wyczuwalny. Nie macie tego uczucia, że macie maskę na twarzy. Krycie jest rzeczywiście średnie, bo jak widzicie, nie przykryło dokładnie tych moich popękanych naczynek na przykład, ani zbytnio też moich piegów czy o przebarwień, które tutaj mam. Po nałożeniu, słuchajcie, jest on bezpośrednio taki mokry i to dość mocno. Ja się tutaj patrzę w bok, dlatego że mam lusterko. Wydaje mi się, że odcień jest no idealny dla mnie, ponieważ ja mam jasną cerę, ale z kolei nie jestem córką młynarza, o tak to nazwijmy. Nie jestem wręcz biała jak ściana. Rozświetlenie rzeczywiście jest
I jako, że ja już go raz używałam, tak jak mówiłam, to wiem, że no, trzymał się kilka ładnych godzin, to na pewno. Potem zaczął mi się ścierać tutaj na brodzie i na nosie. Ja ogółem mam z tym problemy, że mi się większość podkładów właśnie w tych dwóch miejscach ściera, pomimo tego, że ja zbytnio swojej skóry twarzy jakoś tam nie dotykam w ciągu dnia. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, jest bardzo komfortowy na twarzy, troszeczkę lepki, ale to dobrze, bo ja będę zaraz jeszcze do niego puder nakładać. No a wiadomo, że wtedy puder będzie się lepiej trzymał na skórze. No, daje trochę taki glow, jak tak się przyjrzę. Czy wchodzi w pory? Nie, nie widzę. Nie widzę, żeby mi w jakieś pory wchodził, czy w zmarszczki bezpośrednio po nałożeniu. Jak to będzie później? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, to się okaże, ale powiem Wam, że taki na co dzień całkiem przyzwoity, aczkolwiek pojemność 18 ml za 45 zł uważam, że to jest trochę dużo pieniędzy. Jak myślicie, co Wy na ten temat macie do powiedzenia? Dajcie znać w komentarzach. No, ale ogółem wszystko sumując, powiem Wam, że całkiem przyzwoity podkład. No i sam fakt, wiecie, on ma bardzo wodnistą konsystencję, dlatego też jest pipetka tutaj. Ma bardzo wodnistą konsystencję. Ja, jak widzieliście, nakładałam gąbką. Pędzlem go nigdy nie nakładałam, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jakby to wyglądało nakładane pędzlem. On się zaczyna teraz, słuchajcie, wtapiać w skórę. I powiem Wam, że no, uczucie jest bardzo przyjemne. Takie, jakbyście po prostu mieli zwykły, najnormalniejszy krem na twarzy. Także to by było na tyle. Taki krótki test na żywo. Dajcie znać, czy Wy go już używałyście, czy lubicie, nie lubicie. Może macie zamiar zakupić, bo wydaje mi się, że paleta aż 18 różnych odcieni to nie jest mało, to się chwali, bo zarówno są odcienie dla osób bardzo bladych, jak i dla osób już z ciemniejszą karnacją. No, mi się wydaje, że on ładnie na twarzy wygląda, także dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Ja się teraz z Wami żegnam, do zobaczenia.